kotka na gorącym blaszanym dachu, instrukcja dla pań sprzątających i wiele innych spektakli oraz spotkania z twórcami, jak i branżowe panele. To wszystko w ramach 5. maratonu teatralnego w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem Weekend Europejski w TJ-ka. Po raz 5. organizujemy maraton teatralny. Tak nazywa się impreza dla naszych lokalnych gości, bo również pełni on funkcję międzynarodowego showcase'u. Taka jest nazwa oficjalna, powiedzmy, takich targów sztuki, kiedy to goście z Europy, ale również ze świata, bo są i goście z Argentyny i z Japonii, przyjeżdżają oglądać nasz zespół, naszą kondycję i to, co mamy do zaoferowania w Europie i na świecie. Niektórzy aktorzy grają 3 przedstawienia jednego dnia i to są różne przedstawienia. Ekipa techniczna w nocy pracuje, żeby zmieniać scenografię, więc to nie tylko jest intensywny weekend, to jest po prostu szalony weekend. Podstawową kwestią, którą wzięliśmy pod uwagę, no jest to, żeby pokazać te spektakle z ostatnich lat, bo ostatni showcase był bodajże 2 albo 3 lata temu. Chcemy wrócić do tej tradycji i po prostu regularnie pokazywać takie prace, no więc to, co się zmieściło, to, co się udało pokazać z ostatnich lat, co było możliwe do pokazania, pokazujemy dzisiaj. No i zapraszamy oczywiście na kolejne takie wydarzenia. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby sobie nadrobić zaległości i zobaczyć wszystko za jednym zamachem.